wszystko jest możliwe. Technika obrotowa to technika, która pozwala przy bezbłędnym jej wykonaniu maksymalnie mocno się poprawić. No ale my wkraczamy w tę finałową już fazę. Mamy panie, no i mamy rekordzistkę Polski. Posiadaczkę nowym czasem. Najlepszego wyniku w tym roku na świecie. Dziękuję pozostałe reprezentantki Polski, ale raczej zakładamy, że tutaj będzie wyścig Ewy z czasem. Dokładnie tak. One woman show, chciałoby się powiedzieć, i tak pewnie będzie. Pytanie, co można z tego urwać? W tym biegu eliminacyjnym Ewa dobrze wystartowała, ale to przecież były eliminacje. Zawsze te biegi finałowe to jest takie rozgrzanie, to jest zupełnie inne podejście. Tu naprawdę może się sporo wydarzyć. No pomarzmy trochę, może się uda, może będzie złamana granica 7 sekund. Ewa poprosiła o ciszę, zatem my także milkniemy i ściskamy kciuki za rekordzistkę Polski z czasem 7.04. Tor czwarty, Ewa Swoboda, świetnie to zaczęła. Ona oczywiście tutaj na czele i patrzymy na Ewę, patrzymy na zegar. 6.99! Czekamy to jest na potwierdzenie. Po prostu. Miał być szok, no i pytanie, czy szok. Pozostaniemy w tym szoku? Ewa na pewno nie dowierza. 7.00! Ale to jest niesamowite! No tak myślę sobie, żebym mógł ten zegar zatrzymać się nieco szybciej. Tą szóstkę z przodu zostawić. Ale to przecież nie ma znaczenia. Lech Leszczyński przytula Ewę Swobodę. Prezes tutaj Łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, organizator, jeden z organizatorów tej imprezy, ale Ewa nie wierzy, nikt nie wierzy. Przed chwilą powiedzieliśmy, pomaszmy trochę, ale to już jest rzeczywistość, to już nie są marzenia, absolutnie. To jest fakt. Ewa, ona rzuca wyzwanie swoim konkurentkom i od razu przypomnijmy jeszcze raz, jak wiele trudu, jak wiele wyrzeczeń ją to wszystko kosztowało. Oglądaliśmy ją zapłakaną w poprzednim sezonie jesienią, gdy ona cierpiała. Teraz Ewa Swoboda płacze ze szczęścia. Ależ ona to zrobiła zupełnie bez zawahania. Fenomenalny start. Nisko na początku, pierwsze 30 metrów. Jak taki samolot, jak jumbo jet się rozpędzała. Później się wyprostowała w tej drugiej części dystansu. I to, co mówiliśmy w tym biegu eliminacyjnym, do końca mocno utrzymany rytm. Ależ ona jest mocna. Tutaj właściwie nie ma żadnego drgnięcia. Ani na jedną stronę, ani na drugą stronę. No idzie w linii, po prostu idealnie. 6.99 wyskoczyło, 7.00 zostaje i to jest coś niesamowitego. Czekamy na Belgrad, czekamy na Mistrzostwa Świata. Długie i bolesne miesiące za mną, ale jestem gotowa, powiedziała wszystkie mięśnie na czele z tym sławetnym rozcięgnem, które było, które szwankowało. Grzecznie ze mną współpracują. Bije brawo, Piotr kłania Lisek. Się, nie wierzy także Piotr Lisek, ale mamy potwierdzenie na papierze, jakby ktoś wątpił. Ewa Swoboda z nowym rekordem Polski. Drugi rekord Polski tutaj dzisiaj w Łodzi podczas meetingu Orlen.